Na razie porozumienia w sprawie przejęcia dróg na terenie byłej jednostki wojskowej pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego i władzami miasta nie ma. Cierpią na tym mieszkańcy tamtejszego osiedla. Ja już nie chcę widzieć Agencji Mienia Wojskowego w Jeleniej Górze. Uważam, że to jest szkodliwa instytucja, która czerpie korzyści sprzedaży byłego mienia wojskowego do spodu, zupełnie nie przejmując się tym, w jakich warunkach będą mieszkali tam ludzie. Chcąc uniknąć dalszej eskalacji sprawy, oświadczyłem, że po doraźnym załataniu dziur, które w tej chwili uniemożliwiają funkcjonowanie, miasto Jelenia Góra to przejmie. Ja już nie chcę więcej negocjacji z Agencją Mienia Wojskowego. Marcin Zawiła uważa, że w pojedynku z Agencją Mienia Wojskowego ma za sobą prawo i na dowód przedstawia odpowiednie opinie. Decyzja Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, PINB-u, który nałożył na nią decyzję z obowiązkiem naprawy tych dróg, rozważając bardzo mocno wszystkie ich argumenty własnościowe. Czyli jeżeli dzisiaj agencja zacznie twierdzić, że nie ma podstaw do przejęcia dróg, to oświadczam, że decyzja administracyjna Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego nakładająca na nich ten obowiązek po przeanalizowaniu sytuacji prawnych jest absolutną podstawą do tego, żeby to wykonać. Mimo tego w dalszym ciągu szukana jest droga do porozumienia. Władze miasta chcą od AMW choć prowizorycznego remontu dróg. Co chcę uzyskać? Chcę przejąć te drogi załatane. Z całą świadomością, że po 14 roku będziemy musieli, i spadnie to na nas, będziemy musieli przeprowadzić głęboką modernizację tych dróg, ale z udziałem nowych środków finansowych. Dzisiaj ci, którzy uzyskali wszystkie korzyści ze sprzedaży nieruchomości, ci, którzy niech przynajmniej drogi, które próbują nam przekazać, doprowadzą do stanu przejezdności. I to jest w tej chwili nasze stanowisko. Zwróciłem się do ministra obrony narodowej z prośbą o negocjacje w tej sprawie. Wiem, że takie rozmowy na szczeblu minister czy wiceminister i agencja trwają. Ja myślę, że w przyszłym tygodniu wybieram się do Warszawy, żeby zobaczyć na jakim stanowisku, jaki efekt przyniosły te negocjacje. Choć oczywiście agencja jest niezależną instytucją. Załata te dziury, zrobi lekki podkład, zaleje asfaltem, tak żeby ludzie mogli funkcjonować, żebym ja mógł wystąpić o dodatkowe środki finansowe po roku 14. Czy to się uda? Na razie nie wiadomo.